staleczka gorzów, sia la 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 la. Staleczka gorzów, sia la 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 la. Staleczka gorzów. Mistrzem Polski musi znów być, hej! Dobrze, to zaczniemy może, bo szkoda Państwa czasu. W międzyczasie kolejny z żużlowców już dojdzie. Także jeszcze raz witam Państwa na spotkaniu ze Złotą Drużyną, ze Stalą Gorzów. Myślę, że nie trzeba mówić, jak wiele sukcesów drużyna odniosła, bo po prostu zgarnęła wszystko, co się dało, co udało się wygrać. To ta nasza drużyna gorzowska, której kibicujemy, to właśnie Stal Gorzów. Najlepsza drużyna tego sezonu. I ta drużyna dziś przyjechała w składzie. Adrian. Bartek. Jest z nami też kierownik drużyny, pan Krzysztof. Dojdzie do nas Piotrek. I jest też z nami pan honorowy prezes Stali Gorzów, pan Władysław Komelnik. Także oddaję głos panu prezesowi. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo się cieszę. Tutaj spędzałem swoje dzieciństwo, tu chodziłem do szkoły podstawowej, tu pierwszy raz pocałowałem dziewczynę w swoim życiu. W związku z tym mam wyjątkowy sentyment do tego miejsca, ale też tutaj broniłem w Czarnych Witnicach. Także mam wyjątkowy sentyment, grałem z Przywitowskimi, już nie pamiętam, trochę czasu upłynęło, ale też chcę powiedzieć, że Witnica kocha nasz sport i nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jak było 13,5 roku temu w Stali. Kiedy przyjechał do mnie prezydent miasta Gorzowa i poprosił mnie, żebym uratował klub, a między nami w ten czas była taka trochę szorstka przyjaźń, powiedziałem, dlaczego ja? 130 tysięcy mieszkańców. Powiedział, myślę, że jesteś jedyny, który może ten klub uratować. 7,5 miliona długu i nawet stacjonarny telefon odcięty był przez 2 lata. Nie tylko, że nie było pieniędzy, ale też nie było chętnych, żeby uratować ten klub. Wyglądało to dramatycznie. Nie ma wśród nas Piotra Palucha, bo dzisiaj ma ważne spotkanie, ale z tych wszystkich zawodników, których ten czas prosiłem, żeby zostali, większość uciekła z kapitanem, znanym zresztą Piotrem Świstem, a obecny Bolo, obecny trener, który doszedł do tego miejsca, gdzie jesteśmy, powiedział, panie prezesie, ja z panem zostanę. Krzysztof Orzeł, wyjątkowa perła, jeżeli chodzi o wiedzę, jeżeli chodzi o ten sport. Myślę, że jest to najlepszy kierownik w kraju. Nie będę za bardzo go chwalił, bo jeszcze mu woda sodowa do głowy uderzy. Krzysiu, ukłoń się Państwu, a Państwu dziękuję za brawa. Wiedziałem, że on nigdy nie nawali. Ja mam, synu, z tobą dzisiaj podpisać kontrakt, zdaje się, nie? Przywitajcie Piotra Świderskiego. Pierwszy raz wiedziałem, że mam zawodowca w postaci kierownika drużyny, dlatego że jak przyjechałem na taki bardzo ważny mecz do Ostrowa, siedzieliśmy wszyscy w jednym pomieszczeniu. Był sędzia, prezesi, prezydenci miast. I sędzia się zdenerwował na miejscowego kierownika i powiedział, że to jest genie papiery, a wziął jego
sprawozdanie i powiedział, tak trzeba przygotowywać. I od tej chwili bardzo go lubię. Bartosz Marzlik. Przyszedł do mnie Chomski i mówi, panie prezesie, jest talenciak. Musimy coś zrobić. Ja mówię, no ale jaką masz propozycję, Stasiu? Mówi, tak, ma 13 lat, panie prezesie, i on już, musimy mu przerobić maszynę, musi jeździć na dużym stadionie, bo on tam na tym małym minitorze się marnuje. Ale ja mówię, no ale to jak on tu będzie jeździł 13 lat? Nie wolno. No właśnie, panie prezesie, musimy się obaj podpisać, ale odpowiedzialność bierze pan na siebie, jak palnie. Ja tę odpowiedzialność podpisałem. Obniżyliśmy mu, specjalnie dostosowaliśmy taką specjalną maszynę, wiedzieliśmy, że to jest talent. Chomski mu narysował, jak się wjeżdża na naszym stadionie, taką kreskę na płycie. I on co tydzień przychodził i się pytał, panie trenerze, czy urosłem trochę? Bartek Zmarznik urósł na wielkiego wojownika, na wielki talent. I co jest najważniejsze, jak go zawsze pytam, Bartek, jak ogolił wszystkich na świecie, Grand Prix w Gorzowie, przychodzę, mój Bartek, bo ja go zawsze pytam, jak syfon wysoko w głowie, on mówi, na swoim miejscu, panie prezesie. Przywitajcie go jeszcze raz, Bartek Zmarznik. I razem wziąć dzisiaj maksa autografu, bo będzie mistrzem świata, się nie dopchacie do niego. Adrian Cyfer. Konsekwentny. Robiący krok po kroku postępy. Adrian Cyfer ma za sobą już wynik w postaci Mistrzostwa Europy razem z Bartkiem, jeżeli chodzi o juniorów. Rewelacyjny, poukładany też chłopak, grzeczny, miły, sympatyczny, Witniczanki, jest do wzięcia. Przywitajcie go. Ktoś mi podstawił tu talenciaka, nie wiem jak my to zrobimy, chyba jakoś... Ja już powiem co to za talenciak, to jest właśnie nasza niespodzianka, bo panie prezesie, on pewnie wie, że gmina Witnica mocno zasila Stal Gorzów, bo przecież w Kamieniu Wielkim mieszka dwóch żużlowców, tak? Już prawie pełną gębą, prawda? Tak. Więc to jest Wiktor Wawrzyniak, uczeń szkoły podstawowej w Witnicy, ma 8 lat, ale już jeździ w klubie w mini żużlu w Wawrowie, są jego puchary, które on zdobył. Jest wicemistrzem drużynowym, drużynowym wicemistrzem Polski w klasie 50C i do tego zdobył Grand Prix Stanowic. Także przywitajmy naszego przyszłego. Podwójnie. A podejdziesz do mnie, żebym ci uścisnął dłoń? Wstydzi dłoń? Się. Życzę ci powodzenia i bardzo się cieszę. Wygryź Bartka z drużyny. Proszę Państwa, do Państwa przyjeżdżam, tak jak powiedziałem na początku, z wielkim sentymentem. I wybaczcie dzisiaj, że Piotr Świderski się spóźnił, bo on jest w stresie dzisiaj, staje przed zarządem i albo podpisze umowę, albo nie. Jak myślicie, warto, że podpisał? Załatwiłeś to?